jest 20. Ogólnopolska wystawa, na której mam być zawsze przewodniczący. Będę wszyscy wspólnie, godnie uczcimy naszych mistrzów, owacją nas stojąco, niech się cenią docenią. Kategoria B. Loty średniodystansowe. Mistrzem został Kobiela Marcin, okręg Kielce. Pierwszym wicemistrzem został Mielczarek Wiesław, okręg Częstochowa. Drugim wicemistrzem został Świtała Henryk i Artur, okręg Katowice. Kategoria C. Mistrzem Polski w tej kategorii w lotach długodystansowych został Mielczarek Wiesław, okręg Częstochowa. Pierwszym wicemistrzem Mocarski Tadeusz Witold, okręg Białystok. I drugim wicemistrzem Grudziński Marek, okręg Wrocław. Mówmy o pana tak naprawdę sukcesie, prawda? Bo konsekwentnie pan realizuje ten sukces. No i ciekawe pytanie tak naprawdę, jaki jest klucz tego sukcesu? Moim zdaniem przede wszystkim klucz do sukcesu to jest, wygląda w ten sposób, że no, trzeba poświęcić dużo pracy, tak? Dużo pracy, dobry materiał, no i środki, które używamy, żeby to nie były jakieś środki, które... Żeby hodowcy po prostu nie... Ja uważam, że nie wolno przesadzać z środkami. Najlepiej, gdyby to były środki jednak naturalne, na bazie naturalnych jakichś tam komponentów, ziół czy cokolwiek, bo podając chemię, to prowadzi jednak moim zdaniem na manowce, o, tak to można określić. Czyli faktycznie jest to dość istotne, ale też nie wolno przesadzać i fajnie, jeśli mogą być to produkty, które wspierają na bazie naturalnych komponentów, prawda? Organizm, który odbudowują czy cokolwiek, no tutaj można skorzystać z tych, które mamy, Multiforma na przykład, no to jest taki produkt, który naprawdę daje dużo, pomaga tym gołąbkom na tych lotach takich dłuższych, bardziej wyczynowych, tak? No i wiele, tu mamy Sprint, to jest akurat razem Sprint Regener Meta, to też są dwa komponenty, które na te krótsze loty odbudowują te mięśnie, czy szybki powrót w miarę gołębia do formy, żeby go na następny lot przygotować. Tak. A nie są to środki, które powodują, że tam gołąb cierpi na układzie jak gdyby wewnętrznym, prawda? No, bo to jest bardzo ważne, bo gołąb jednak nie ma tego układu tak mocnego, silnego, jakby się to wydawało, bo to jest tylko mały ptaszek, tak? Któremu trzeba zapewnić ten komfort, żeby on jednak się odbudował, żeby na następny niedzielę był gotów do wkładania, żeby znowu już przyniósł hodowcy oczekiwany efekt. No, żeby czyli był... konkluzja taka, ciężka praca, dużo serca, ale też trzeba pomóc troszeczkę naturze, wesprzeć naturalnymi składnikami i regenerować i wtedy szczęśliwy gołąb, silny gołąb i robi wyniki. Tak, w tej chwili no nie ma innego wyjścia, bo tak jak wszyscy sportowcy czy ktokolwiek z nas też zażywamy różne suplementy, diety, tak, które prowadzą do tego, żeby jednak ten organizm wzmocnić, odbudować. To samo i gołąb, tak, też coś tam potrzebuje. No. Regeneracja. Wiadomo, tak, wiadomo, że na samej wodzie też nie poleci tutaj. No, a tutaj takie środki naprawdę są moim zdaniem sprawdzone od tylu lat. Tym bardziej, że były pod względem dopingu, czy gołębie nie dostawają, tak, były badania robione, testowane, tak. No i oczywiście no, nie ma tam żadnego przeciwwskazań, żeby właśnie tych środków nie podawać. One spełniają moim zdaniem wszelkie wymagane, co w stosunku do gołębia wymagamy, tak? No świetnie. Tak to wygląda. No. Bardzo dziękuję, proszę, bardzo dziękuję za opinię i tą refleksję. Wszystkiego dobrego. Jako pasją zajmuję się.
zainteresowanie tymi ptakami, bo w rodzinie dziadek miał gołębie, później miał ojciec gołębie, którzy lotowali, hodowali, także to cały czas żeśmy przy tym przebywali. A w sumie jest nas czwórka braci, z czego trzech są oczywiście też członkami Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, też lotują. To jest Krzysztof i Tomasz. No i ja jak gdyby jestem z nich najstarszy. No i nasza hodowla, z hodowlę, którą prowadzę, prowadzę ją z synem, z Przemysławem. No, syn też lotuje jako osobny po prostu członek innego oddziału. A kiedyś wspólnie żeśmy lotowali na, jak gdyby na jedną serię, byliśmy tandemem, ale po pewnych tam przejściach związanych tam z rozpadem oddziału, no to żeśmy się po prostu rozdzielili. Członkiem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych jestem praktycznie, to było 16 lat jak skończyłem, prawda, także od 16 roku życia jestem z przerwą w tym, no bo byłem oczywiście w wojsku 2 lata, także no wtedy jak gdyby, no wiadomo, po wyjściu z wojska oczywiście wstąpiłem od nowa do struktur związkowych. No i od tamtego czasu nieprzerwanie do tej chwili jestem w Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. No, na początku oczywiście to było różnie, tak? No nie było też takich gołąbków, no chociaż niektóre gołębie zostały po dziadku i po ojcu, które lotowane z różnymi, powiedzmy, skutkami wtedy, bo i te kierunki, które były tych lotów, były też ze wschodu, rzadko kiedy były gołębie puszczane na zachód, w tamtych czasach oczywiście, gdzie lotował ojciec z dziadkiem. No i te konkursy, które te gołębie zdobywały, też nieraz trwały dłużej niż teraz, bo teraz to w sumie, powiedzmy, że lotując tymi gołąbkami, no to konkurs trwa 5-10 minut, powiedzmy, czy tam 15, czy niektórych tylko przypadkach, gdzie pogoda, czy warunki, które nie pozwalają tym gołąbkom wrócić do domu, no to trwa dłużej, a w tamtych latach to wyglądało troszkę inaczej. No, no już nie wspominając o tym, o te zegary, które wtedy były, prawda, to było wszystko na gumki te gołębie były zakładane, kodowane, a w tej chwili, no wiadomo, jest to wszystko oparte na elektronice, nie ma już takich spóźnień tych gołębi, albo zegar był w dawnych czasach, lotując jeszcze w tym momencie, gdzie lotował to dziadek czy tam ojciec, to był jeden zegar, powiedzmy, na 20 hodowców, no może przesadziłem, ale 10 nieraz hodowców musiało odbijać w jednym zegarze, no różnie to wyglądało. Może to i było, no nie było to dla konkurencji jednakowe, ale były takie sytuacje też może ciekawe, które nieraz pozwalały się wielu ludziom z tego uśmiać, no różnie to z tym bywało, z tym odbijaniem tych gołębi. No a w tej chwili, no to wiadomo, no mamy te zegary, jakie mamy, które nie wymagają. Wystarczy, że gołąb tylko wróci z lotu i już jest skonstantynowany na zegarze i to nie trzeba już tych gołąbków łapać, straszyć, płoszyć. No. Mają o wiele, wiele i gołębie wygodnie, i hodowcy mają wygodnie. Nawiązując do pierwszych sukcesów naszej hodowli, to one się tak zaczęły, szczerze mówiąc, w roku 79. Pierwszy raz zdobyłem mistrzostwo gołębi młodych. Wtedy jak gdyby, do tej pory, no to do 79 roku, to powiedzmy, że lutowało się tam z różnymi skutkami, efekty były tego różne. No, raz było lepiej, raz było gorzej, ale jakiś tak nie było wyraźnych sukcesów. No ale później od 79 roku to już się zaczęło tak raczej na poważnie. Była możliwość taka, że po prostu gołębie zacząłem przywozić z zagranicy, tak? Głównie z zachodu, prawda? Tam, żem się wybrał po gołąbki. No, chociaż wcześniej próbowałem tutaj z różnymi skutkami od hodowców z Polski, tak? Też jeździłem za tymi gołąbkami, od różnych hodowców, żebym zwoził te gołąbki, ale to efektów takich nie było. Dopiero takie pierwsze właśnie sukcesy zaczęły się po przywiezieniu takich gołębi
naprawdę z bardzo dobrych linii, oryginalnych gołębi od hodowców z zachodu. No, także te gołąbki, które przywiozłem, pierwsze właśnie z zachodu, to były głównie gołębie pochodzenia szelęsy, właściwie to i później nazwisko takie Ksawery Oswald, które od niego też miałem czołowe gołębie. Do tych gołębi oczywiście doszły gołębie, które miałem już wcześniej od pana naszego mistrza Polski, wielokrotnego zresztą, Jana Fabiana, które naprawdę tam były gołębie z takiej z pierwszej półki, które dostawałem od niego. No i to poskutkowało właśnie w krzyżówce z tymi gołębiami z zachodu, które zostały przywiezione. Te właśnie takie sukcesy od tych gołębi się zaczęły. Także no, później zaczęło się naprawdę takie mocne zdobywanie konkursów, no i ciągle cały czas w jakiś sposób czołówka tych moich sukcesów. Tak mówiłem, te gołąbki, które doszły, no były takie loty organizowane przez okręg, takie loty, które były w jakiś sposób tam no, sponsorowane lub tam jakieś nagrody, no to te gołębie właśnie potrafiły to wygrywać. Było tak, że po pierwszą, drugą czy tam którąś nagrodę potrafiły zdobywać właśnie z tych takich organizowanych wspólnych lotów. No i tutaj później właśnie odnośnie oddziału, no to na szczeblu oddziału czy tam okręgu, no to już te wyniki były coraz to lepsze i coraz to bardziej spektakularne. W Mistrzostwie Polski te tytuły, gdybyśmy zaczęli od 2012 roku, tak się na poważnie zaczęły te nasze mistrzostwa, no to wtedy właśnie pierwszy raz zostaliśmy mistrzami Polski. Tutaj właśnie jest dyplom, który, no i wiadomo, puchar, oprócz tego jeszcze szarfa z 12 roku, gdzie tutaj właśnie żeśmy w generalce zdobyli i pierwszy raz tytuł mistrza Polski. No, to był taki zaszczytny tytuł. Później, w tym samym roku oczywiście, bo to na tym się wiadomo nie skończyło, w tym samym roku zdobyli żeśmy jeszcze tytuł w kategorii maraton mistrza Polski, który oczywiście jeszcze zaowocował tym, że gołąb znalazł się w Brnie na wystawie. No i później jeszcze także dalsze sukcesy, które żeśmy tam odnosili, no to w poszczególnym roku zawsze gdzieś żeśmy zdobywali ten tytuł no, albo mistrza, wicemistrza, czy intermistrzostwo. No, jeszcze w tym 12 roku oczywiście zdobyliśmy 10 przodownika w kategorii A. Oprócz tego, że właśnie wygraliśmy maraton i kategorię C. No, później jeszcze też w 12 roku żeśmy zdobyli pierwszego przodownika w kategorii B. Później przed rok 2000, później przed rok 2013, w którym też zaczęło się od 7 przodownika w Mistrzostwie Polski. To był też maraton, który żeśmy zdobyli w maratonie, 7 przodownik Polski. Rok 2014, drugie wicemistrzostwo Polski w kategorii A. Rok 2015, tutaj znowu już w intermistrzostwie, pierwszy wicemistrz w intermistrzostwie w 2015 roku. Tu znowu już mamy intermistrzostwo w 2016 roku i tutaj też pierwszy wicemistrz 2016 rok.
tutaj następne sukcesy, które żeśmy właśnie odnieśli, to jest 2018 rok, to jest, no powiedzmy, zeszły sezon, tak? Możemy tak to nazwać. To 18 przodownik zaczęło się w Generalce, w Generalnym Mistrzostwie Polski, z czego tam były maratony, ale po prostu no, w tym sezonie te maratony nie wyszły, bo loty były łatwe, te gołąbki wracały niewiele tam, ponad chyba 7 godzin do domu. Tak jak wcześniej wspominałem, 2018 rok, tutaj mamy 15 przodownika w kategorii A. Następnie w 18 też teraz, w zeszłym sezonie, mamy pierwszego wicemistrza w kategorii B. I takie, można powiedzieć, zwieńczenie tego sukcesu. W 2018 roku mamy tytuł mistrza Polski w kategorii C, który żeśmy właśnie zakończyli ten sezon właśnie z tym wynikiem. 24,61 koeficjent. I zdobyłeś wicemistrza w kategorii B. B, tak. Jaką drużyną lotowałeś? Ogólnie miałem do lotu 77 bodajże gołębi, zgłosiłem na spis. Tyle brało udział od początku lotu. W tym jest 18 do 20, powiedzmy, samiczek jest przeznaczone do lotu w tych gołębnikach. Bo tylko tyle, że ja lotując gołąbkami nie lotuję samiczki, które biorą udział w lotach, zostają do nich samczyki, zostają w domu. Nie są lotowanymi gołąbkami. Zostają w domu i odwrotnie jest z samczykami, które po prostu też idąc na lot, ich samiczki zostają w domu. To się nazywa klasyczna metoda. To się tak. No, że te najlepsze samice, które najlepiej latały, i ich partnerzy nie byli koszowani na lot. Nie są koszowani na lot. No. Są w tym. I odwrotnie. I odwrotnie. No ale to ja jeszcze wychodzę z tego założenia, że po prostu ze względu, że no nie mam aż na tyle czasu, żeby później latać po tych gołębnikach. Jeden wróci gołąb wcześniej, drugi później, żeby to dopasowywać, a tak to mam zawsze stałych tych partnerów, zanoszę wcześniej do gołębnika, zostają zamknięte w celach, no i czekają na przybycie swoich partnerów. Sezon lotowy w sumie zaczyna się przeważnie, nie zmienia się to od iluś tam już lat, że gołąbki są tam wypuszczane po sparowaniu i później zaczyna się obloty, tylko te obloty trwają na początku oczywiście krótko przy gołębniku, tak, żeby zbyt mocno nie obciążać mięśni tych gołębi, a później coraz to dłuższe są te obloty. Także do pierwszego lotu no, na pewno te gołąbki są tam, nie są zbyt wiele razy wywożone, ale 2-3 razy są wywiezione na jakiś próbny lot. Gołębie w pary łączę 2 razy, są łączone w pary. Bo z tego względu, że na początku lotu ja jak gdyby nie wychowuję młodych. Są od nich zabierane jajka, przekładane są po tych najlepszych parach pod inne gołąbki, a te po prostu lotniki nie chowają na początku młodych. Z tego względu, żeby ich nie obciążać, a i też jest to problematyczne, żeby stwarzać im treningi. Na lot, jak koszujesz gołębie, czy partnerzy są pokazywani? Staram się, żeby były właśnie pokazywane, żeby jednak widziały się przed tym zakoszowaniem na ten lot. Chociaż nieraz faktycznie są zbyt mocno pobudzone, a szczególnie gdy ja nie robię jakichś wspólnych oblotów w tygodniu, nic, tylko raz są pokazywane w sobotę przed lotem, są pokazywane i tak to u nas wygląda. Robię treningi tylko między pierwszym a drugim lotem. Z tego względu, że głównie chodzi o roczne gołębie. Żeby one pojęły, co to jest wracanie do swoich partnerek, do samiczek. Bo oczywiście te gołąbki, które są starsze, no to one już doskonale wiedzą, co to jest. Że jak widzą się w sobotę, no to wrócą z tego lotu i tych partnerów swoich mają. Także one już to
one już to wiedzą. A te roczne samczyki czy tam samiczki, no to jednak je wywozimy. Tylko że wtedy zabieramy wszystkie. Nie to, że tylko roczne, tylko całość gołębnika. Czy w czasie sezonu stosujesz jeszcze jakieś triki, metody zwiększające motywację partnerów? Nie robię tego, bo było tak, że w pewnym momencie, to ja wiem, miało miejsce 4 lata temu, zrobiłem w ten sposób, że zmotywowałem jak gdyby samczyka, chciałem samiczkę, ale jednak to odniosło odwrotne skutki. Te gołąbki i samczyk na przykład nie wrócił w ogóle, a samiczka wróciła, ale jednak spóźniła i to już było po czasie, także no, nie robię jakichś takich dodatkowych motywacji, żeby te gołębie zmotywować. Czy u Twoich gołębi pod koniec sezonu występuje spadek formy? To znaczy spadek formy, jak jakiś tam zauważam, to jest tak raczej 6., 5. lot. Wtedy tak jak gdyby one przechodzą jakieś lekkie załamanie. Ale to... To co wtedy robisz? Po prostu staram się jak gdyby odwrotność tego, co robię do tej pory, że pokazuję to wtedy, jak gdyby ten tydzień nie pokazuję tych partnerów i one wracają do gołębnika, jak gdyby nie pokazując im w sobotę. Przed koszowaniem. Tak, no nie wiem, tak zauważyłem, że tak to za bardzo tęsknią później i później od nowa już to wszystko zaczyna się zazębiać i jest z powrotem tak samo, że ciągną, no uważam, że do tych partnerów znowuż swoich, prawda? Nie wszystkie te gołębie po prostu mają to w sobie, że jakoś tak tą formę za... Ale u niektórych, a przeważnie występuje u tych najlepszych lotników, jak gdyby, prawda? Aha. Tak, u tych gołębiów. Te, które lecą powiedzmy średnio sobie, to te to jakoś znoszą bardziej naturalnie, a te, które są jednak wybitnymi gołębiami, te potrafią jak gdyby odczuć tą jakąś załamanie lekkiej tej formy. Co powiesz o karmieniu? Jeżeli mamy mówić o karmieniu, to w tej sytuacji ja uważam, że to jest istotną rzeczą, że hodowca powinien te gołębie, które zna i wie, czego tym gołębiom potrzeba. I tu uważam, że to jest właśnie podstawową rzeczą, że karmienie gołębi jest bardzo ważne. Jak te gołębie przygotować do danego lotu? Tego się nie da, powiedzmy, opisać, powiedzieć, bo każdy gołąb w jakiś tam sposób, czyli tak człowiek, jeden potrzebuje więcej czegoś, drugi potrzebuje mniej. Ja po prostu wchodzę, obserwuję te gołąbki, no nie to, że tam jestem cały dzień, tylko przez jakiś tak krótki okres czasu podaję im tę karmę i wtedy przyglądam się, co tam ewentualnie zjadają chętniej, co mniej. No to jeżeli zjadają chętniej, biorę tego gołąbka sobie do ręki, oglądam, jak on tam wygląda na dany lot, czy już nabrał tej masy, jak tam mięśnie jego wyglądają, no i wtedy dosypuję, czy tam powiedzmy więcej węglowodanów, czy karmy, która powoduje zwiększenie masy tego gołębia, no to jest właśnie istotną rzeczą, którą robię. No, a szczególnie biorąc te loty dłuższe, prawda, które lubię takie loty powyżej 500 km. Dlaczego? Dlatego, że no, te gołąbki, które posiadam w swojej hodowli, no to one się bardzo dobrze czują na takich lotach. Tak, na tych dystansach. Oczywiście no, nie ujmując im na krótkich, powiedzmy też, ale lubią te loty, te 500-ki lubią. Największe sukcesy odnosisz na dystansach jakich? Tak właśnie kategoria C. Kategoria C, B, C. O, tutaj tu najbardziej te loty po prostu mi wychodzą. Czyżby te gołębie Fabiana miały w tym jakiś udział? No na pewno. Na pewno mistrzem Polski w kategorii C. Na pewno gołębie właśnie od pana Janka Fabiana tutaj dużo wnoszą w tych dystansach, które te gołębie pokonują. Bo te gołębie, które przywoziłem powiedzmy z zachodu, a naprawdę przywoziłem tam od czołowych hodowców, które przyjeździłem tam przeważnie na jesień, brałem takie gołąbki, które mogłem już od nich wtedy dostać, bo wiadomo, no, z wiosny no, nie bardzo można było, bo każdy dla siebie, ale jeżdżąc tam przywoziłem te, po najlepszych gołębiach przywoziłem od nich sobie gołąbki. I bywało tak, że jajka przewoziłem, także no i stamtąd się to wszystko zaczęło i wzięło.
że te gołębie skrzyżowane z tymi gołębiami od tutaj Jana właśnie Fabiana ukształtowały się tak, że dla nich w sumie nie miało takiego znaczenia ten dystans. No zresztą śledząc wyniki, patrząc na wyniki, które są, oglądając listy, no to te gołąbki lecą od początku, od pierwszego lotu, zdobywają pierwsze konkursy i przychodzi 500 czy tam 700 i też zdobywają pierwsze konkursy. Także tutaj one są jak gdyby wydajne na każdym dystansie, sobie radzą, potrafią sobie radzić. No i też od pogody zależy, prawda? Ale no nie ma takich lotów, które można nazwać, że są tak katastrofalne, że dobrze komuś tam innym hodowcom poprzylatywały, a moje na przykład gołąbki gdzieś tam zostały na trasie. Nie. To jeżeli jest to ciężki lot, to mamy wszyscy ciężki lot, ale jakoś sobie tam radzą i potrafią na drugi, czy tam nawet w trzeci dzień, czy nawet po tygodniu się zdarza, że taki gołąb potrafi do domu wrócić, bo on gdzieś tam dojedzie się dosyć mocno, później nie potrafi sobie radzić, ale później gdzieś tam troszeczkę jedzenia gdzieś tam znajdzie i potrafi do tego domu wrócić. Jednak dąży, jest uparty. Do celu dąży cały czas, żeby do tego domu wrócić. Parę lat temu pisałem o Was i tam mówiłeś o koledze z Szymańskim z Gdańska. Tak, tak. Że wymieniliście się gołębiami. Czy nadal te gołębie w Twojej hodowli są? Tak, tam była taka od niego właśnie, że my się tam wymienili tymi gołębiami. Tak, i te gołąbki tutaj zostały i oczywiście cały czas coś tam też w tych gołębiach jest, prawda? Jakby nie patrzył, bo tych gołębie, które zostały łączone już do moich gołębi, zawsze się staram dobierać gołębie takie, które by pasowały do tych gołębi. Nie ma, nie szukam tam innego gołębia, tylko że pod moją rasę, pod moje gołębie, żeby to pasowało. I zawsze coś z tych gołębi właśnie zostawało. Teraz jesteśmy w gołębniku rozpłodowym, gdzie mamy właśnie gołębie rozpłodowe, które latały lub brały udział oczywiście w lotach, były superlotnikami i zostały przeznaczone do rozpłodu. I gołębie nowe, sprowadzone, które też tutaj przebywają. No, jest ich tutaj około 70-80 tych gołąbków. No, nie po wszystkich są wychowywane młode, bo również są tu podkładane gołąbki po wdowcach tych najlepszych, tak? Czy po samiczkach, które są tam składane pary i po tych gołąbkach są właśnie też, one wychowują młode, dlatego jest ich troszkę więcej. Tutaj mamy gołąbka, to jest już dołożona nowa linia, to jest gołąb z naszego 85, to jest gołąb 05 rok, 050. Numer jego jest 85, także to był jeszcze z niego jeden z jego potomków, a to był u nas jeden z takich lepszych lotników, który no jest do dziś dzień na gołębniku, jego ojciec, no ale w tym roku no nie wiem, czy jeszcze będzie płodził. I tutaj żeśmy właśnie do niego łączyli gołębie z linii z Geringsa. I tak jak widać, akurat tutaj po tym kolorze, jest to gołąbek biało-pstry. Kolor oka też, nie? No, kolor oka ma, taki dosyć ciekawy, jak te gołębie z tych. No i w sumie to jest dwuletni gołąbek. Jako roczny miał chyba sześć konkursów. Ale, no, był tylko, ale nie był na wszystkich lotach oczywiście. 8-9 razy był tylko wkładany, bo to był oszczędzany. No, także zobaczymy, co to będzie z dołączonych tych gołębi nowych. A tu jeszcze jednego gołąbka złapałem z 15 roku, 3065, 046, jest to czwarty lotnik w kategorii A w Mistrzostwie Polski. Ładny gołąbek też, raczej na takie krótsze loty dobrze się sprawuje. No ale to z 500 też sobie radzi. 11 konkursów miał w tym roku, także jest to gołąbek też. Ładnie zbudowany, ładnie leży w ręce.
oko ładne, wartościowe. No tak, ale to też jest, ten, aha, to jest 65, no 65 to jest syn akurat 38-92, także tutaj można powiedzieć, że taka linia gołębia utrzymywana, którą dbamy cały czas i coś do tych gołębi staramy się zawsze dokładać, coś takiego z pierwszej półki, jak to potocznie nazywają hodowcy. Akurat nakrapiany gołąbek. No i tutaj jeszcze bierze udział w tym roku, jeszcze został w dalszym ciągu przeznaczony do lotowania, mimo że już jego wiek jest dosyć zaawansowany, bo jest to gołąbek, który, tak jak wspomniałem wcześniej, z 13 roku. O, to jest tak. No chodź. Tutaj z kolei mamy wnuka. To jest już w sumie i wnuk starego 38-92, który zdobył ten właśnie złoty medal, jak również białolota 050-09-89. Tutaj mamy gołąbka, który zdobył czwarte miejsce w Polsce w kategorii H. To jest gołąb 046 z 15 roku, 30-56. I to jest to, jak wcześniej tego gołąbka, którego żeśmy pokazywali, właśnie to jest rodzeństwo. I tutaj mamy jego całego. No leć, leć na pół. Tu jest następny ptak z drużyny mistrza Polski. To jest gołąbek 046 z 14 roku, 13-32. Drugi był w kolejności w kategorii C. Drugi był, tak? Tak, 3,91. 3,91 koeficjent, tak? Trzech konkursów. Pierwsza i druga z 500-ki, z tego co pamiętam, i w piątce później też jakiś konkursik miała. Także raczej takie dłuższe loty preferuję, no ale też już samiczka czteroletnia, doświadczona, także...
kiedyś był, w lato był trzeci, a w tym roku był drugi. Jak przychodzą loty, to jesteśmy wszyscy i oglądamy wspólnie. Dziadek, ja i tata. Jak nie przylecą do Brzegłębia, jak parę zginie, to się nie cieszymy. A jak to wszyscy... Kto najbardziej to przeżywa? Dziadek i tata. Aha, a ty? Ja swoje przeżywam. Kacper, powiedz mi, czy ty masz jakieś zajęcie w Głębnikach? Pomagasz tacie czy dziadkowi w Głębniku? Tak. Co robisz? W lato im podaję jeść, pomagam im sprzątać, też u swoich sprzątam. No i też pomagam im nalewać picie. No i też obloty im pomagam robić, jak usiądą, to ja. No jak robisz? A trenujesz swojego Głębia? Tak, trenuję wszystkie. W jaki sposób? Mam bagażnik w autku i ładuję po 5 do klatki, no i je wywożę do lasu na koniec. Ale sam? Czy z kimś? Sam. Sam? Wow! Takie małe, swoje autko, prawda? A to ty masz takie specjalne auto dla dzieci, tak? No tak, powiadam. Ale po publicznej drodze nie jeździsz? Nie. Nie. I wypuszczasz je, tak? Tak. Je... I mam ich 33 sztuki. Tak dużo masz gołębi? Ła. A powiedz mi, ty chodzisz do szkoły? Nie, do przedszkola, do zerówki. Do zerówki? No to faktycznie, że chyba najmłodszy jesteś hodowca w Polsce. To kiedy się zapiszesz i będziesz się ścigał z dziadkiem i z tatą, rywalizował? Jak będę miał 30 lat. A, dopiero. No to będziemy czekać na twoje sukcesy. No to co, życzę ci powodzenia. Dziękuję.